Cześć kochani, mam nadzieję, że oglądaliście moje top 10 pielęgnacji. Także dzisiaj Was zapraszam na kolejny filmik właśnie z tej serii, czyli tanie nie znaczy złe. I to będą, słuchajcie, kosmetyki kolorowe. Ja, słuchajcie, miałam naprawdę zagwozdkę, jeżeli chodzi o kosmetyki poniżej 10 zł, bo znacie moje zakupy, wiecie co kupuję i rzadko... Może nie do końca rzadko, ale ciężko mi było wybrać takie mega, mega dobre produkty, które mogłabym Wam polecić poniżej 10 zł. Ponieważ w moim kufrze raczej to się zaczyna od 20 zł, od 30. A pielęgnacja była łatwiejsza, ponieważ często pokazywałam Wam produkty dostępne w Rossmanie, w Hebe, także te produkty nie były drogie. No ale kolorówka jednak wymaga czasem inwestycji i to są naprawdę kwoty często bardzo duże. Ale udało mi się, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i zobaczycie, co ja dla Was wybrałam. I słuchajcie, zaczynamy od produktów bazowych, czyli podkładów. Ja wybrałam, słuchajcie, dwa produkty i tutaj troszeczkę nagięłam to 10 zł, ponieważ za 12 zł w promocji możemy zdobyć rimmel Stay Matte i to jest, słuchajcie, produkt przeznaczony głównie do cery tłustej czy mieszanej, ponieważ jest w formie mousse, także bardzo ładnie kryje przede wszystkim i bardzo ładnie matuje skórę, także w moim przypadku bardzo fajnie się sprawdził ten produkt, także podlinkuję Wam recenzję i zobaczcie, jak on ładnie kryje, jak on fajnie się sprawdza po iluś godzinach, już nie pamiętam, po ilu Wam pokazywałam, ale myślę, że spokojnie po 8-10. Także jest to produkt bardzo długotrwały, bardzo ładnie wyglądający na naszej twarzy, zwłaszcza teraz latem, bardzo fajnie Wam się sprawdzi, także myślę, że spokojnie mogę Wam polecić. Ja mam w kolor 103 True Ivory i to jest właśnie Rimmel Stay Matte, także bardzo Wam polecam ten produkt. Na promocji można go zdobyć za 12 zł. A coś, co możemy zdobyć za naszą właśnie przysłowiową dychę, to jest Eveline Krem BB. To jest wersja oczywiście europejska, także musimy sobie wziąć poprawkę, że kremy europejskie troszeczkę odbiegają konsystencją i właściwościami od produktów azjatyckich, ale Eveline wypuściło bardzo fajny produkt, który mnie zdziwił i wiecie, że to był ulubieniec moich poprzednich wakacji, także Wam podlinkuję moją recenzję. Ona jest troszeczkę w innej troszeczkę wersji, może jakościowej, ponieważ wtedy jeszcze nie miałam tej kamery i inaczej troszeczkę robiłam filmy, ale myślę, że spokojnie zobaczycie, jak ten produkt fajnie kryje, bardzo ładnie wygląda na zdjęciach przede wszystkim, ponieważ jak pojechałam do Szwecji i cały czas tylko używałam tego kremu, to bardzo ładnie właśnie wyglądał, głównie na zdjęciach. Na żywo też oczywiście bardzo fajnie się komponował, nakładany, słuchajcie, gąbeczką, naprawdę fajnie, fajnie wyglądał. I to jest wersja, słuchajcie, light i to jest niby krem 8 w 1, także ma zadanie tutaj nam matowić skórę, wygładzać, wyrównywać niedoskonałości, stwarzać taki efekt właśnie baby face. Także bardzo Wam polecam, zajrzyjcie do recenzji, to się przekonacie, że produkt jest naprawdę godny uwagi. A coś, co nakłada nam wszystkie produkty, które... bez których ten filmik myślę, że nie miałby sensu, to jest oczywiście Beauty Blender wersja różowa. Ja Wam zrobiłam już filmik porównujący troszeczkę tą gąbeczkę z gąbeczką od Real Techniques. Tamta gąbeczka troszeczkę sobie lepiej radzi z aplikacją produktu, jeżeli chodzi o szybkość i tutaj dociera w więcej miejsc, ponieważ no tutaj oczywiście możemy wykorzystać ten dzióbek, ale to jest produkt, który możemy zdobyć za 10 zł, także wiele z Was po mojej recenzji przekonało się do tego produktu, podawałam Wam linki, tam też macie pod filmikiem link, gdzie można zdobyć tą gąbkę. Jeżeli macie oczywiście PayPal, to eBayem po prostu 2 tygodnie będziecie mieli taką fajną gąbeczkę do nakładania makijażu. I to jest też głównie produkt, przyrząd do nakładania podkładu dla osób, które nie chcą wydawać 90 zł w przypadku Beauty Blendera, a chcą się przekonać, że nakładanie podkładu gąbką jest o wiele łatwiejsze, ładniej wygląda ten podkład, także odeślę Was do tych dwóch filmików i do recenzji i właśnie do porównania i sposobu aplikacji na przykład podkładu właśnie Real Techniques Miracle Sponge, także ten produkt Wam bardzo, bardzo polecam. Jeżeli już nałożymy podkład, to idę tak chronologicznie, nakładamy, słuchajcie, puder. I naprawdę, ten filmik no, byłby taki niekompletny, gdybym Wam nie pokazała tego pudru. To jest puder z Mio, transparentny, bardzo dobrze, słuchajcie, zmielony, idealnie po prostu na taki dosłownie jedwab na twarz. Ja mam wrażenie, że nakładam jedwab na twarz. Wysypuję sobie, słuchajcie, ma fajne sitko, ponieważ ten produkt się nie pyli, tak jak w przypadku na przykład pudru różowego z Peze. Pięknie pachnie, naprawdę bardzo ładnie. Ja go bardzo, bardzo lubię używać, jak na przykład aplikuję sobie na buzię krem BB z Dr. G. Także fajne, możemy zdobyć się na stronie Pierre Renée. Wiele z Was mi pisało, że jest też dostępny stacjonarnie, gdzieś tam go można zdobyć, natomiast u mnie w Łodzi jest bardzo ciężko. Jest to produkt wydajny, wielu z Was się sprawdził, wiele z Was kupiło po mojej recenzji, także myślę, że naprawdę jest godny polecenia ten produkt. No i z bronzerem też miałam problem, słuchajcie, bo
no to nie jest produkt za 10 zł, nie mam produktu za 10 zł, jeżeli chodzi o bronzer. Ciężko też jest, słuchajcie, zdobyć dobry bronzer za 10 zł, dużo z Was mówi, że robią plamy, no i teraz albo inwestujemy, albo po prostu szukamy tańszych odpowiedników. I takim na przykład tańszym odpowiednikiem The Balm, Bahama Mama, który ja Wam wielokrotnie polecałam i też nie zgadzam się, tak jak wiecie, z tym, że on, można go przyrównać do Honolulu, ponieważ do Huli z Benefitu, to jest właśnie produkt z W7 Honolulu. Bardzo ładne opakowanie, może po prostu tylko wyglądem przypomina nam produkty z Benefit, natomiast jakościowo to nie jest to samo. Ale to jest produkt, który bardzo ładnie nadaje się do właśnie wykonturowania buzi. Ja go dzisiaj mam na sobie. Dzisiaj troszeczkę mam mocniej wykonturowane policzki, ale powiem Wam, że on też bardzo ładnie, delikatnie muska naszą buzię. Także bardzo fajny produkt, bardzo trwały. Przy umiejętnej aplikacji nie robi plam, ale musimy się do niego przyzwyczaić, musimy się przestawić, że jest to produkt bardzo, bardzo napigmentowany. Także spokojnie za 15-14 zł zdobędziecie, także no to jest troszkę nagięcie tej ceny, ale bronzera bym Wam nie pokazała w takiej cenie, także jeżeli macie jakiś może tańszy odpowiednik, tańszą wersję, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja jestem bardzo ciekawa, co możecie mi polecić. No i słuchajcie, kolejnym krokiem jest nałożenie różu. I z różem też miałam problem, ponieważ ja używam różu, który kosztuje notabene 150 zł, to jest róż z Benefit Bella Bamba, który mam teraz na sobie i on jest moim ulubieńcem, warto na niego wydać. Ja wydałam, słuchajcie, prawie o połowę mniej na niego, ponieważ kupiłam go na truskawce, ale wiem, że ciężko go zdobyć w jakiejś takiej właśnie cenie, za którą ja zdobyłam, ponieważ na truskawce już nie ma produktu z Benefit, w takiej atrakcyjnej cenie przynajmniej, ale znalazłam jego taki może... No, to nie jest odpowiednik, to nie jest pewnie kolorystyczny, ale wydaje mi się, że produkty z Essence są naprawdę godne uwagi. I to jest akurat Silky Life's Cherry 60, to jest kolor 60. Bardzo, bardzo ładny róż, słuchajcie, bardzo, można delikatnie sobie go zaaplikować, można troszeczkę mocniej, ale się bardzo fajnie do wielu takich letnich makijaży. I ten produkt, słuchajcie, można kupić za 10 zł, także jest rewelacyjny, bardzo ładna, jak widzicie, pigmentacja. To jest takie półsatynowe wykończenie, bym powiedziała, trochę wpadające w satynowe, ale bardziej matowe. Ale naprawdę bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie rozjaśnia nam buzię. No, nie jest to może produkt godny porównania z Bella Bombą, który uwielbiam i który naprawdę stwarza taki fajny taki efekt świeżej skóry. Ale jest to bardzo ładny kolor, bardzo fajne produkty za naprawdę... małe pieniądze, także bardzo Wam polecam. I słuchajcie, znalazłam taki troszeczkę tańszy odpowiednik Mary Luminizer. Ja Wam może zrobię, słuchajcie, filmik na ten temat, ale słuchajcie, dostałam od mojej widzki cień Sephory. Nie wiem, dlaczego się go pozbyłam. Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo to jest produkt po prostu fantastyczny. Oczywiście strasznie dziwnie się otwiera, już sobie zniszczyłam trochę ten cień. Nie wiem, może uda mi się go trochę wklepać, bo on jest taki bardzo, bardzo... słuchajcie, kremowy. I zaraz Wam tutaj zrobię takiego może porządnego swatcha. On ma taki szampańsko-różowy kolor. Bardzo ładny. Tutaj go widzicie. No, piękna tafla. Piękna po prostu. Piękna tafla. I słuchajcie, zaraz Wam zrobię swatcha Mary Luminizer. No, Mary Luminizer jest troszeczkę bardziej szampański, bardziej żółty. Także możecie sobie porównać. Ale bardzo ładnie wygląda. Także to jest produkt naprawdę, mi się wydaje, że godny. Ja, słuchajcie, może sobie wytrę trochę ręce, bo w sensie sobie tak upaćkałam tym właśnie cieniem. Te seforowskie cienie bardzo, bardzo dziadosko się otwierają. Także straszne, straszny po prostu produkt, jeżeli chodzi o otwieranie, ponieważ no po prostu możemy sobie ten produkt zniszczyć. Ja już, słuchajcie, palucha w niego włożyłam i teraz znowu nie mogę otworzyć, także no tutaj widzicie swatch. Teraz wiem, że na promocji w Douglasie ten produkt można zrobić za 10 zł, także zwróćcie uwagę może na te cienie, ponieważ są fajne, bardzo ładnie rozświetlają góry. Ja mam go dzisiaj na sobie, słuchajcie. No i zrobię Wam porównanie może na żywo. No tutaj widzicie kolorystycznie, że one są troszeczkę inne. Ten ma bardziej różowy kolor, ten właśnie Sephora, a ten szampański. Także no jest różnica. Ale myślę, że mając produkt za 10 zł, a mając produkt za 60, widzimy jednak czasami różnicę. Także fajnie, fajnie, że można sobie znaleźć tańsze odpowiedniki. Dalej, słuchajcie, korektory. Korektory mam dwa. Pierwszym korektorem, który używam do zakrycia pewnych niedoskonałości, to oczywiste, ale też jako bazę pod cienie, to jest korektor z Catrice. Bardzo fajna, kremowa konsystencja, taka masełkowata. Bardzo ładnie można sobie nałożyć, słuchajcie, te produkty na powiekę. Bardzo przede wszystkim dobrze trzymają cienie.
chyba w teście Lancome. Słuchajcie, możecie zobaczyć, jak te cienie się przecudownie prezentują po 9 godzinach. Także na tej właśnie jakby bazie korektorze bardzo ładnie też przykrywa różne niedoskonałości. Nie jest to może produkt mega, mega trwały, jeżeli chodzi o przykrywanie niedoskonałości, ale jako baza sprawdza się cudownie i naprawdę używam je na sobie, na wielu osobach i naprawdę się sprawdza. A coś, co... Ja nie słyszałam o tym produkcie, ale wiem, że był taki podobno szał na YouTubie i w ogóle na blogach Magic Pen Brilliance od Lovely. To jest taki, no nie zachwyca może designem, ale jest to bardzo fajny produkt kremowy pod oczy, który bardzo ładnie rozświetla i bardzo długo się utrzymuje. Słuchajcie, ten produkt dostałam też od mojej Bicki, którą właśnie widziałyście, jeżeli chodzi o paczkę, to widziałyście właśnie filmik. Dla mnie kolor jest fantastyczny, pod oczy na przykład, tutaj sobie rozświetlam, nie robię sobie może makijażu a la Kim Kardashian, ale rozświetlam sobie, słuchajcie, tutaj czoło, nos, brodę i właśnie tutaj strefę pod oczami. Także za 10 zł możemy zdobyć naprawdę fajny produkt. Nie jest to może korektor, który przykrywa nam jakieś niedoskonałości, ale tutaj jak widzicie to jest Brilliance, czyli ma nam rozświetlać po prostu tą strefę właśnie, myślę, że głównie pod oczami. I ostatni produkt, słuchajcie, taki typowo na naszą twarz, to jest Eveline Volume Extension Volume 4D. Pisałyście mi, że wiele z Was mi pisało, że nie pasuje Wam ten tusz, ponieważ on Wam skleja rzęsy, a mnie właśnie odwrotnie. Nie bardzo rozdziela fajnie rzęsy, przygotowuje rzęsy do nałożenia na przykład pogrubiającego i wydłużającego tuszu od firmy Max Factor 200 kalorii. Także ten duet jest naprawdę fantastyczny. Ja uwielbiam produkty Eveline, jeżeli chodzi właśnie o tusze do rzęs. Volume Celebrity jest super szczoteczka, bardzo ładnie rozdziela rzęsy. Także jeżeli macie taki problem jak ja, czyli macie bardzo gęste rzęsy, a jednak no wszystkie tusze Wam skleję, mnie prawie wszystkie tusze skleją, że w sposób moje grzanki się śmieją, że jak nóżki ważki, jak sobie kupiłam jakiś fajny tusz, który wiele z Was, wiele vlogerek właśnie polecało, no to u mnie to wyglądało jak właśnie nóżki ważki. A ten produkt naprawdę wygląda świetnie, na oczach prezentuje się fajnie, ten produkt dostałam do przetestowania i naprawdę się cieszę, ponieważ sama go sobie kupię, jak mi się skończy. I na zakończenie, słuchajcie, produkt, który mnie bardzo zaskoczył, dlatego też pojawia się w tym filmiku, ponieważ no, nie mogłam o nim nie wspomnieć, to jest lakier z Makeup Academy. Słuchajcie, to jest wersja moich paznokci po tygodniu, słuchajcie, nałożenia jednej warstwy, top coat i tyle. Ja oczywiście nakładam pod to odżywkę do paznokci Nailteka. Nakładam jedną warstwę, słuchajcie, tego lakieru i nakładam właśnie kolejną warstwę Nailteka. Także przy jednej warstwie bazy, przy jednej warstwie lakieru ten produkt za około 6 zł dostępny na Minty Shopie, na wielu innych teraz stronach, powiem, że Mua też troszeczkę się rozrasta. Bardzo Wam polecam, naprawdę świetny, świetny produkt. No i godny przede wszystkim do omówienia go w tym filmiku, ponieważ ma piękny kolor, to jest kolor Pistachio Ice Cream. Polecała mi go Ania właśnie z kanału Fokusowana, także bardzo fajny.